Urodziłam się w Nowej Hucie, tam wychowałam i ogólnie byłam taką dziewczynką dosyć ostrożną i grubiutką, bardzo lubiłam jeść. Znaczy, bardzo lubiłam jeść takie rzeczy, których się nie powinno jeść. Czyli czekolady, hot dogi i różne ciastka. Tym bardziej, że w Nowej Hucie było mnóstwo dobrych cukierni i takich tam budek z hot dogami. I chyba w pewnym sensie to moje obżarstwo mnie zgubiło, ponieważ kiedyś szłam z koleżankami do Kościuszkowskie, z Albertyńskiego, musiałam przejść jezdnię. Właśnie w trakcie przechodzenia dwie koleżanki przebiegły na drugą stronę, ja szłam bardzo powoli i ostrożnie. Jak już byłam na drugiej stronie na chodniku, to wyskoczył samochód za rogu i ja ze strachu zasłoniłam oczy rękami i wpadłam pod samochód. W szpitalu leżałam ponad półtora roku. Rok leżałam w szpitalu żeromskiego, a kolejne pół w szpitalu Jana Pawła II. To było związane z tym, że zostałam przywieziona karetką na intensywną terapię, gdzie był ostry dyżur. I tam podpięta byłam do respiratora, ponieważ doznałam bardzo wysokiego urazu rdzenia kręgowego, tak na wysokości szyjnej. Przez to mam uszkodzone m.in. Nerwy przepony i nie mogę sama oddychać. Kiedy okazało się, że mam uraz, ten specyficzny uraz rdzenia kręgowego i nie mogę oddychać sama, samodzielnie, lekarze z Jana Pawła II znaleźli informacje o rozruszniku nerwów przepony, który był stosowany w Stanach Zjednoczonych i tam produkowany i właśnie przez długi czas zbierać mi pieniądze na ten rozrusznik, ponieważ kosztował on nas na tamte czasy miliard złotych starych, dużo pieniędzy i zbieraliśmy właśnie przez telewizję, przez media. Miałam swoje 5 minut w 1994 roku i uzbieraliśmy pieniądze. I jako pierwsza w Polsce miałam szczepiony rozrusznik nerwów przepony, który mam do tej pory i dzięki któremu oddycham. I który dał mi dużą samodzielność. Tak naprawdę, dzięki niemu mogłam wyjść ze szpitala i nie być uzależniona od wielkiej skrzynki, jaką jest rozrusznik. Jak wyglądało życie w szpitalu? Czy wbrew pozorom było dosyć przyjemnie. Tam cały personel był dla mnie wręcz jak druga rodzina. Moi rodzice bardzo często byli ze mną. Zaczęło się bardzo dramatycznie, bo na początku lekarze dawali mi pół roku życia, ale z czasem wychodziłam z tego, rehabilitacja też dawała jakieś efekty. Zaczęłam ruszać prawą stroną po dwóch tygodniach. Więc robiło się dosyć optymistycznie. Bardziej optymistycznie niż na początku. I byłam takim dzieckiem dosyć lubianym. Jedynym w sumie na intensywnej. Więc dostawałam sobie jakieś prezenty, maskotki, słodycze, i byłam ogólnie rozpieszczana. Dokładnie jak wyszłam ze szpitala, to jakiś rok później moi rodzice obwieścili mi, że mama jest w ciąży i urodził się mój brat Szymon, w którym jestem absolutnie, byłam i jestem zakochana. To takim był moim oczkiem w głowie zawsze. I zawsze jakoś tak mieliśmy taki wspólny nić porozumienia, wręcz jak bliźniaki jednojajowe. Miałam stałą opiekę rodziców, mama zrezygnowała z pracy, pracował mój tato. I mama się mną opiekowała cały czas. Miałam bardzo intensywną rehabilitację. Dom był przystosowany do wózka. Miałam swoją salę rehabilitacyjną. W samym początku na rehabilitację jeździłam do Krakowa, ale potem już znalazł się na miejscu, ponieważ w międzyczasie zdążyliśmy się przeprowadzić pod Kraków do Radwanowic, gdzie mieliśmy swój dom. I tam właśnie dalej
dalej sobie żyłam i chodziłam do szkoły. Najpierw miałam lekcje indywidualne przez w piątej klasie, a od szóstej już byłam w szkole. Śmierć matki. No tak, ciężko to przeżyłam ogólnie, jak się możemy domyślać, i jak zresztą cała moja rodzina, szczerze mówiąc, nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. To się życie ułożyło. Kilka lat po śmierci mamy, kiedy już mój tato znalazł sobie nową żonę, postanowiłam się wyprowadzić z domu na swoje, no bo uznałam, że już jestem na tyle dorosła, że potrzebuję trochę odpowiedzialności i trochę życia dorosłego. Dlatego poznałam koleżankę w internecie, która była bardzo chętna, żeby ze mną zamieszkać, więc zamieszkałyśmy razem w Krakowie. No już od tej pory jestem w Krakowie, gdzie mam bliżej, no bliżej do życia, bliżej do kin, teatrów, których mi tak brakowało na wsi, czy do muzeów, no bliżej do sklepów, wszędzie. No jest to duża zmiana i dla mnie duży komfort. Chodziłam na studia polonistyczne na ulicę Gołębią, polonistyka UJ. No oczywiście ulica Gołębia jest bardzo starą ulicą i te kamienice tam są bardzo niedostosowane. Zajęcie miałam na drugim piętrze, trzeba było mnie wynosić po schodach. To mój tato po 5 latach studiów przepłacił przepukliną. No ale po obronie pracy magisterskiej zdecydowaliśmy się oboje, ja i mój tata, że będę zdawała na studia doktoranckie. No i dostałam się na studia doktoranckie, jednak właśnie jego czas i dowożenie mnie właśnie znowu na kolejne studia, no czas i zdrowie mu nie pozwoliły. Dlatego musiałam zawiesić studia. No nie znalazłam niestety pracy w zawodzie. Nie jestem nauczycielem, ale znalazłam pracę fotografią. Na początku w gazecie dotyczącej fotografii. Jeszcze wcześniej byłam modelką. Pozowałam do aktów artystycznych. Później właśnie udało mi się poznać panią redaktor Maję Herzog, która prowadziła świat biuletyn świata obrazu. No a potem po bankructwie gazety zostałam przyjęta do pracy do portali fotograficznych, gdzie do tej pory pracuję, gdzie piszę. Jako copywriter pracuję jako administrator i jako PR-owiec. Nigdy nie myślałam o sobie jako o osobie niepełnosprawnej i nigdy nie konkurowałam z osobami niepełnosprawnymi, tylko właśnie z pełnosprawnymi. Zostałam posłana do szkoły, która nie była integracyjna, gdzie ludzie nie byli przygotowani na to, że będzie u nich ktoś na wózku i jakoś po prostu musieli z tego, no, z tym się pogodzić, jakoś sobie dawać ze mną radę. Więc nigdy jakby no, nie miałam narzuconej perspektywy właśnie niepełnosprawnego. No i też myślę, że moi znajomi poza szkołą, w szkole i poza szkołą też dali mi sporo. Na przykład taka jedna moja koleżanka zachęciła mnie do udziału w sesji zdjęciowej i do tego, żebym... No i to jak gdyby pociągnęło właśnie moje dalsze losy fotograficzne. Zawsze jakoś wolałam się wyróżniać. No, jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc jakoś takie mam parcie do na rzeczy oryginalne, że właśnie chcę być w centrum uwagi i się wyróżniać. Więc chyba to było jeden z tych... No, przyczyna na pewno jest charakter, na pewno też moi rodzice, którzy też jakoś w genach mi taką burczuczność i bunt przekazali, zwłaszcza mama.
No, bardzo właśnie chcę podróżować, nie lubię siedzieć w miejscu. To też jest takie właśnie charakterystyczne dla bliźniaków, że żyję tak nośni z miejsca na miejsce. Rzeczywiście nie lubię bardzo stagnacji, nie lubię, kiedy się nic nie dzieje i powoduje to, że właśnie nie próbuję tą swoją niepełnosprawność jakoś tak pokonać w ten sposób. Bardzo bym chciała mieć dobrze płatną pracę. Bardzo bym chciała być copywriterem, albo nawet pisarzem, pisarką, jakby się udało. Bardzo bym chciała wyjechać na Kubę i do Ameryki Południowej, no i kiedyś założyć swoją rodzinę, mieć właśnie jakiegoś fajnego faceta. Są ludzie, którzy mnie traktują zupełnie normalnie, a są ludzie, którzy traktują mnie jak małe dziecko, albo jak roślinkę wręcz. Są też osoby, które traktują mnie jak człowieka niepełnosprawnego umysłowo, bo widzą wózek. A są tacy, którzy mnie ignorują, bo nie chcą mnie znać. Po prostu. No, bycie niepełnosprawnym nie jest taką przyjemnością, czy takim jakimś szczęściem. Jeszcze na pewno też nie jest jakimś takim gigantycznym nieszczęściem. No bo trzeba sobie radzić zawsze w każdej sytuacji. Ale myślę, że każdy sprawny powinien się cieszyć z tego, że ma dwie rączki, dwie nóżki i może robić co mu się żywnie podoba.